W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym rozpoczynam nowy cykl wykładów zatytułowanym Ordynacja kobiet, tak czy nie? Czyli jak Pismo Święte patrzy na to zagadnienie, o którym jest dosyć ostatnio bardzo głośno. Chciałbym, aby wszyscy słuchacze patrzyli na to zagadnienie w kontekście wielkiego boju między Chrystusem a szatanem. W kontekście tej walki duchowej, która się toczy. Wielu z nas wierzących może uważać, że szatan nie działa, no jest spokojnie, Kościół jest obwarowany, Bóg strzeże swój Kościół. To są oczywiście bardzo uspokajające i usypiające wręcz twierdzenia, które mogą doprowadzić do bardzo poważnego rozczarowania i zniechęcenia, a w ostateczności nawet to, co Chrystus powiedział, wypluję cię z ust moich. To są bardzo poważne oskarżenia pod adresem Kościoła, który żyje w czasach ostatecznych. I ja odbieram to w ten sposób, że Kościół czasów ostatecznych jest Kościołem, o którym Chrystus powiedział, laodycejskim. I przede wszystkim Chrystus patrzy na ten Kościół całkiem inaczej niż my patrzymy. Jest to widzenie tego, który jest świadkiem wiernym i prawdziwym. To jest widzenie z punktu widzenia nieba. Chrystus patrzy na nas, na nasz stan duchowy. I przede wszystkim my jako chrześcijanie powinniśmy się skoncentrować na tych Bożych radach. Obecnie Kościół koncentruje się na tej poważnej przepychance dotyczącej ordynacji kobiet. Wręcz tutaj się używa różnych argumentów, często bardzo naciąganych, a Chrystus mówi wyraźnie. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzarz, biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maść, byś ją namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. To są właśnie te zadanie dla nas, chrześcijan w czasach ostatecznych. Żyjemy, nie wiemy, ile lat nam zostało, dłużej czy krócej, ale to są czasy ostateczne. Tu sprawa życia wiecznego, zbawienia rozstrzyga się w tych dniach, teraz, obecnie. I dlatego też dobrze jest skoncentrować się na tym właściwym elemencie życia chrześcijańskiego. Tytuł wykładu dzisiejszego: Feministyczne nowe światło w liście do Galacjan 3:28. O jakiej równości naucza Biblia? Zacytuję te słowa z listu do Galacjan 3:28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Oczywiście bardzo piękne słowa, które mówią o równości. Wszyscy jesteśmy jedno przed obliczem Bożym. Lecz te teksty są oczywiście bardzo poważnie naciągane do feministycznego poglądu na Pisma
Pismo Święte i wręcz przedefiniowanie niektórych ról, pozycji i porządku biblijnego, który Pismo Święte ustaliło, a tym samym Bóg. Niezależnie od przyjętej opinii w kwestii ordynacji kobiet, jest niezaprzeczalnym faktem, że ordynowanie niewiast na stanowisko starszego zboru czy pastora stanowi nowe światło, do którego Światowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest przynaglany. Przez ponad 100 lat adwentyści stali niewzruszenie w przekonaniu, że nie istnieje w Piśmie Świętym czy też w dziełach Ellen White i historii wczesnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego żaden precedens dla wprowadzania ordynacji kobiet. Jednakże począwszy od lat 70. ubiegłego stulecia, to ugruntowane stanowisko zaczęło się zmieniać w kierunku ordynowania kobiet na urząd starszego zboru i pastora. Ten nowy trend wyłonił się w wyniku połączenia interesów feminizmu, liberalizmu, dążeń przywódców kościelnych do czerpania korzyści z ulg podatkowych dla pastorów w USA, kontrowersyjnej rewizji polityki kościelnej, zmiany w Church Manual, czyli odpowiednik polskiego prawa zborowego, umożliwiającym kobietom posługę w roli starszego zboru, skalkulowane wysiłki niektórych wpływowych kościołów Ameryki Północnej w celu jednostronnego ordynowania kobiet na pastorów, milczenie przywódców wobec odezw dwóch sesji generalnej konferencji do głosowania przeciwko ordynowaniu kobiet, dobrze nagłośnionej strategii wpływowych, ideologicznie i proordynacyjnych grup mających za cel wdrożenie tej praktyki do Kościoła, zdeterminowanych wysiłków niektórych teologów kościelnych dążących do zmiany interpretacji Biblii i zmiany interpretacji historii wczesnego adwentyzmu w celu znalezienia uzasadnienia dla tej praktyki. Systematyczne i agresywne lobby liberalnych i feministycznych grup naciskających na wydanie uwierzytelnień pastorskich, niezależnie od płci, dla ordynowanych i nieordynowanych pracowników Kościoła. Manipulowanie oficjalnych publikacji kościelnych, instytucji, wydziałów, niektórych organów i wydarzeń kościelnych w celu proordynacyjnej propagandy. Uciszenie, wymuszenie i prześladowanie osób, które ośmielą się zakwestionować niebiblijne praktyki ordynowania kobiet na urząd starszego zboru i pastora. Początkowo kampania mająca na celu długoterminowe obalenie utwierdzonego biblijnego stanowiska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego została zainicjonowana przez relatywnie niewielu, ale za to wielce wpływowych, liberalnych i feministycznych, nowatorskich przywódców wewnątrz Kościoła. Jednak obecnie w wyniku połączenia się interesów grup i zjawisk wymienionych powyżej i zastosowania szerokiego wachlarza argumentów, coraz większa liczba członków Kościoła nie ma pewności ani co do tego, jakie jest rzeczywiste przesłanki debaty nad ordynacją kobiet, ani jakie jest rzeczywiste stanowisko Biblii względem tej praktyki. W tym rozważaniu po pierwsze podsumujemy argumenty nagromadzone przez lata na poparcie ordynacji kobiet. Dwa, zidentyfikujemy istotne czynniki sterujące kampanią na rzecz ordynacji. Trzy, przeanalizujemy podział ról kobiet i mężczyzn oraz cztery, przytoczymy biblijne i teologiczne powody do nieordynowania kobiet na stanowisko starszego zboru i pastora. Jak następowała ewolucja argumentów za ordynacją kobiet? Od lat 70. przetacza się w Kościele kilka
argumentów mających na celu obalenie długo ustalonego stanowiska przeciwko ordynowaniu kobiet na urząd starszego zboru i pastora. W ciągu tego okresu na poparcie procederu ordynacji kobiet podaje się dwa główne proordynacyjne opracowania. Gościnny stół, the welcome table, i drugi, służba kobiet, women in ministry. Gościnny stół, książka. W roku 95 14 liderów ideologicznych nastawionych proordynacyjnie opublikowało 408-stronicową książkę pod tytułem Gościnny stół, przygotowujący grunt dla ordynacji kobiet. Opublikowano ją na krótko przed sesją Generalnej Konferencji w Utrechcie w 1995 roku. Celem tej pracy było przekonanie Światowego Kościoła do zaaprobowania postulatów wystosowanego przez Wydział Północnoamerykański w kwestii ordynowania kobiet. W pracy tej niektórzy autorzy argumentowali, iż wersety biblijne takie jak List do Efezjan 5:22-33, List do Kolosjan 3:18, pierwszy List Piotra 3:1-7, pierwszy List do Koryntian 11:3-12, 14 rozdział i 34-35 wiersz, pierwszy List do Tymoteusza, drugi rozdział od 11-14, trzeci rozdział, drugi wiersz i List do Tytusa, pierwszy rozdział, szósty wiersz, które adwentyści historycznie pojmowali jako określające podział ról płci mężczyzn i kobiet, zarówno w domu, jak i w kościele. Są efektem wadliwej logiki lub mylnej, modnej w tamtych czasach rabinistycznej interpretacji. Argumentując według feministycznej linii obrony i w zgodzie z wyższą krytyką, niektórzy z autorów stwierdzają, że apostoł Paweł mylił się odnośnie interpretacji pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju, na których to ugruntował swą naukę o podziale ról mężczyzn i kobiet, bazując na opisie stworzenia i upadku. Utrzymują oni, że twierdzenia apostoła Pawła stanowią jedynie wyraz jego nienatnionych, osobistych opinii, będących odzwierciedleniem kultury ówczesnych czasów, a przez to nie odnoszących się do nas obecnie. Dla tych autorów apostoł Paweł jest jedynie człowiekiem minionej epoki. Paweł miał czasami być jedynie odzwierciedleniem ideału, a którym był Jezus podczas swego pobytu na ziemi. Apostoł Paweł nigdy jednak nie miał osiągnąć ideału Ewangelii, pełnego równouprawnienia, czy też komplementarnej roli obu płci, zarówno w domu, jak i w kościele. Pomimo szumnego rozgłosu tej publikacji, książka Gościnny stół nie zyskała zbyt dużego uznania wśród myślących adwentystów, ponieważ wnioski w niej zawarte oparte zostały na liberalno-feministycznej, rewizjonistycznej interpretacji Biblii i historii adwentyzmu. W efekcie na sesji Generalnej Konferencji w Utrechcie Światowy Kościół przytłaczającej większości zagłosował za odrzuceniem wniosku o ordynację kobiet. Argumenty zawarte w tej książce wraz z innymi proordynacyjnymi sprzed 1995 roku nie zdołały wówczas przekonać Światowego Kościoła. Możemy te argumenty podsumować następująco. Pierwszy argument. Biblia milczy, czy też jest neutralna w kwestii ordynacji kobiet. Inaczej mówiąc, Biblia nie jest ani za, ani przeciw ordynacji kobiet. Drugi argument. Brak biblijnego precedensu ordynowania kobiet na duchową przywódczynię jako kapłankę w Starym Testamencie, czy też jako apostołkę lub starszego zboru w Nowym Testamencie i obecność biblijnego zakazu służby kobiet na tych stanowiskach wynika z natury Biblii, która jest uwarunkowana kulturowo, czyli innym słowem jest produktem i odzwierciedleniem jej
nieoświeconej czy też patriarchalnej kultury. Trzeci argument. Ordynowanie kobiet na stanowisko starszego zboru lub pastora jest kwestią władzy. Argument ten przetransportowano biblijną naukę o przywódczej roli mężczyzn zarówno w domu, jak i w kościele w symbol opresyjnej dominacji mężczyzn nad kobietami. Argument czwarty. Ordynowanie kobiet na starszego zboru lub pastora w kościele jest kwestią kultury, to znaczy niezależnie jest od kulturowej gotowości grup, czy też regionów światowego kościoła adwentystów. Piąty argument. Ordynacja kobiet odwołuje się do równości, możliwości i zdolności mężczyzn i kobiet. Argument ten zmienił kwestię ordynacji kobiet kwestią bezstronności, sprawiedliwości czy też praw cywilnych. Kwestia, szósty argument, kwestia ordynacji kobiet nie ma natury teologicznej, lecz eklezjalną. Na bazie tego argumentu jego zwolennicy uznają, że kwestia ordynacji kobiet może zostać rozstrzygnięta nie przez samą Biblię, ale przez politykę administracyjną kościelnych liderów. Siódmy argument. Zagadnienie ordynacji kobiet jest przykładem jedności w różnorodności. Argument ten dotyczy pluralizmu wierzeń i praktykowaniu wiary, według którego tak jak istnieje różnorodność w postawach, poglądach i praktycznym podejściu wewnątrz Kościoła w takich sprawach jak zachowanie soboty, sposoby celebrowania, ubiór, uczestnictwo w plemiennej, narodowej machinie wojennej, to tak samo w kwestii ordynacji kobiet powinna mieć miejsce dywersyfikacja. Niektórzy argumentują, że dywersyfikacja, czy też pluralizm teologicznych wierzeń i praktyk jest dowodem dojrzałości, siły i prawdziwej jedności, a nie ślepej jednolitości, czy też niewolniczego konformizmu. Sprawa ósmy argument, sprawa ta dotyczy prowadzenia duchem, czy też progresywnego objawienia. Argument ten ma na celu uczynienia sprawy ordynacji kobiet kwestią obecnej prawdy, czy też nowego światła. Nierzadko kwestie poligamii, niewolnictwa, wojny, rozwodów i ponownych związków małżeńskich przytacza się jako biblijne przykłady ilustrujące Boże dostosowanie się do grzesznych ludzkich sytuacji w czasach biblijnych pisarzy, warunków, które doprowadziły w konsekwencji Boga pod wpływem prowadzenia przez Jego Ducha do ich skorygowania. W sporze tym biblijne przykłady i teksty, które nauczają o przywódczej roli mężczyzn i wspierającej roli kobiet w ramach wspierającej relacji opartej na duchowej jedności, zarówno w domu, jak i w kościele, uznaje się jako uwarunkowania kulturowe. Ponieważ powyższe argumenty nie zdołały opalić ugruntowanego od wielu lat stanowiska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przeciwko ordynowaniu kobiet, niektórzy przywódcy, zwolennicy ordynacji z Wydziału Północnoamerykańskiego nalegali na proordynacyjnych teologów Seminarium Teologicznego Uniwersytetu Andrews, by coś z tym zrobili. Chodzi o decyzję podjętą w Utreście odnośnie ordynacji kobiet. Efektem tego było opublikowanie książki Kobiety w służbie. Książka Kobiety w służbie to druga praca promująca ordynację kobiet. Opublikowana została przez 20 pracowników naukowych Uniwersytetu Andrews. Książka Kobiety w służbie, biblijne i historyczne perspektywy, opracowana przez okolicznościowy komitet teologiczny Seminarium Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Berry Springs, stan Michigan, miała zawierać lepsze uzasadnienie dla nowego światła w kwestii ordynacji kobiet. W przeciwieństwie do autorów książki Gościnny Stół, którzy wydają się przekładać swe liberalne i feministyczne zobowiązania ponad Pismo Święte, autorzy Kobiety w służbie świadomie podkreślają, że ich stosunek do Biblii jest odmienny. Zaprzeczają oni,
że zaimplementowali sposoby swoich ideologicznych kuzynów, to jest podejście feministyczne i metodę wyższej krytyki. Mimo że metodologia zastosowana w książce Kobiety w służbie przeczy twierdzeniom autorów, przynajmniej po raz pierwszy grupa teologów kościelnych próbowała zaprezentować konserwatywne argumenty uzasadniające ordynację kobiet. Podręcznik seminaryjny przedstawia nowe argumenty i przynajmniej w niektórych przypadkach przedstawia w skrupulatny sposób stare argumenty uzasadniające ordynację kobiet. A oto zarys najważniejszych biblijnych i historycznych argumentów zawartych w książce Kobiety w służbie. Jest tych argumentów 10. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju nauczają, że Bóg nie ustanowił dominacji i uległości, czy też odmiennych ról dla mężczyzn i kobiety przy stworzeniu. Adam i Ewa cieszą się pełnią równouprawnienia, czy też współdzielonego przywództwa. Dominacyjna rola mężczyzn i uległość kobiety została wprowadzona po upadku w grzech. Nawet wówczas było to niedoskonałe rozwiązanie w zakresie ograniczonym do prowadzenia domu, a nie kościoła, czy też społeczności przymierza. 2. Nowotestamentowa nauka na temat przywództwa i poddaństwa, list do Efezjan, 5 rozdział, 21-33, Kolosan, 3 rozdział, 18-19, 1 list Piotra, 3 rozdział, 1-7, sugeruje, że obecnie chrześcijanie powinni sięgać po ideał całkowitej równości dany przy stworzeniu, a rozumiany w kontekście zacierania się różnic ról zależnych od płci. 3. Uważne studium Biblii ujawnia, że miały miejsca przynajmniej jeden przypadek kobiety kapłanki w Starym Testamencie. Sam Bóg ordynował Ewę jako kapłankę obok Adama po upadku w grzech. Przyodział ich jako kapłanów w ogrodzie Eden, wykorzystując do tego celu zwierzęce skóry. Prokinią Miriam, Debora i Hulda przyznano przywódczą rolę nad mężczyznami. 4. Biblia ujawnia również, że istniały także apostołki i przywódczynie w Nowym Testamencie. Dla przykładu Junia, Rzymian 16:7, była wyróżniającą się apostołką, a Febę była kaznodziejką. Piąty punkt. Nowotestamentowa nauka o kapłaństwie wszystkich wierzących sugeruje, że kobiety mogą być ordynowane na urząd starszego zboru czy pastora. Szósty punkt. Biblijne teksty rozumiane w należny sposób, takie jak pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział 11-15, pierwszy list do Koryntian 14, wersety 34-35, które wydają się wykluczać kobiet z odpowiedzialności przywódczej w domu jako mąż i ojciec, a w kościele jako starszy zboru czy pastor, są czasowymi ograniczeniami zastosowanymi do specyficznych sytuacji czasów nowotestamentowych. 7. Uważne studium ówczesnej historii Adwentystów Dnia Siódmego ujawnia, że kobiety rzeczywiście służyły w tamtych dniach jako pastorzy i udzielano im pastorskich akredytacji. Ellen White najwyraźniej popierał powołanie kobiet do służby Ewangelii. 8. punkt. W sesji generalnej konferencji 1885 roku głosowano za ordynacją kobiet. Jednak wynik tamtego głosowania został najwyraźniej zignorowany lub odrzucony przez Komitet Generalny Konferencji złożony w całości z facetów. 9. punkt. Przełomowe oświadczenie złożone przez Ellen White w 1895 roku wzywało do ordynowania kobiet do służby. Oświadczenie to mogło stać się bodźcem dla braci płci męskiej,
którzy byli niechętni wdrożeniu domniemanej decyzji Generalnej Konferencji z 1881 roku. 10. punkt. Ellen White sama była ordynowana i wręczono jej uwierzytelnienia pastorskie. W kolejnych dwóch rozdziałach dowiono, że powyższe twierdzenia oparte są na spekulatywnej i budzącej wątpliwości interpretacji Pisma Świętego, a także na zwodniczych i błędnych twierdzeniach dotyczących historii adwentyzmu. Na podstawie takich biblijnych, teologicznych i historycznych dowodów książka Kobiety Służby usiłuje przekonać czytelnika do nowego światła w kwestii ordynacji kobiet na stanowisko starszego zboru i pastora. Istnieje również moralno-etyczna strona dysputy, kładąc nacisk na etyczną konieczność ordynowania kobiet na starszego zboru i pastora. Niektórzy z autorów książki Kobiety w służby dowodzą, że jest moralnie naganne ograniczać kobietom coś, co formalne jest uznaniem ich pracy w Kościele. Istnieje konieczność, aby Kościół działał sprawiedliwie, łaskawie i z odwagą na korzyść swoich kobiet. Brak etycznego działania Kościoła, czy też spowolniania takiego działania zmusi siły historii, czyli Kościół północnoamerykański, który jednostronnie wdrożył kongregacjonalną ordynację, do pociągnięcia ze sobą całą resztę Kościoła. Ponadto twierdzi się, że dopóki nie zostało wcielone w życie nowe światło ordynowania kobiet, świadczenie Kościoła będzie nie tylko zdyskredytowane w krajach, gdzie dyskryminacja kobiet jest źle postrzegana, ale spowoduje to powstanie złego wizerunku Boga. Zatem odrzucenie ordynowania kobiet przez Kościół stanowić będzie afront wobec charakteru Boga, tak samo jak XIX-wieczne niewolnictwo. Jeśli czytelnik nie został jeszcze przekonany przez biblijne, teologiczne, historyczne, czy moralne, czy też etyczne argumenty zawarte w książce Kobiety w służbie, istnieje jeszcze jeden żelazny dowód. Musimy słuchać głosu Ducha Świętego. Gdy woła do nas dzisiaj, aby zmienić model naszej służby w odpowiedzi na pragmatyczne potrzeby powiększającego się Kościoła. Redaktor w swej notce do książki pisze: jeżeli obrzezanie w oparciu o Boże Starego Testamentu pełnomocnictwo mogło zostać unieważnione przez apostołów, starszych zboru i wierzących wraz z Duchem Świętym na posiedzeniu Rady w Jerozolimie, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, o ile bardziej mogłoby zostać zmodyfikowany model świadczenia o ordynowaniu kobiet na starszych zboru i pastorów, któremu przecież brak wyraźnego "tak mówi Pan", co wyszłoby naprzeciw potrzebom rozrastającego się Kościoła. Książka Kobiety w służbie stała się obecnie dla niektórych podstawą do prowadzenia kampanii na rzecz ordynowania kobiet, postrzeganego w kategoriach indywidualnego, moralnego sumienia. Argument ten, który jest odmienną formą wyrażenia "będę kroczył własną drogą", niezależnie od tego, co myślą inni, oferuje moralną podbudowę zwolenników ordynowania kobiet, aby sprzeciwić się decyzji Światowego Kościoła w tej kwestii. Podręcznik seminaryjny jest także powodem, dla którego niektórzy postrzegają sprawę ordynowania kobiet jako moralny imperatyw, w tym sensie, że jest niemoralne, aby dla Światowego Kościoła odrzucenie ordynacji kobiet na stanowisko pastora. Argument ten stanowi etyczną podbudowę do uciszenia każdej obiekcji wobec tej praktyki i do wymuszenia czy też prześladowania każdego, kto się jej będzie sprzeciwiał. Książka Kobiety w służbie jest najnowszą próbą dostarczenia przez pełnych dobrych chęci teologów mocno upragnionego, biblijnego, historycznego i etycznego uzasadnienia dla ordynowania kobiet na starszego zboru i pastora. Jednak inni teolodzy Kościoła dowodzą w pracy "Uwolnij wszystko, odpowiedź na kobiety w służbie", że podręcznik seminaryjny zawiera poważne braki. Praca "Uwolnij wszystko"
ujawnia, że seminaryjny podręcznik oparty jest na, po pierwsze, dwuznaczności i ogólnikowości, słomianych argumentach, argumentach opartych na błędnej interpretacji, znaczących uchybieniach logicznych, milczących argumentach, spekulatywnych interpretacjach, budzących wątpliwości interpretacjach Biblii, wykrzywionemu biblijnemu rozumowaniu, złudnych i błędnych twierdzeniach odnoszących się do historii adwentyzmu, poważnie wadliwej koncepcji moralnego imperatywu oraz urojonej koncepcji na temat prowadzenia Ducha Świętego. Ewoluujące argumenty. Wnikliwi obserwatorzy sceny teologii adwentystycznej odkryją zjawisko ewoluowania argumentów na rzecz ordynacji kobiet w ciągu ostatnich 4 dekad. Niektóre z nich powtarzają się, a niektórzy wzajemnie zaprzeczają. Ostatnimi czasy poczyniono zwrot o 180 stopni w argumentacji na rzecz ordynowania kobiet. Dla przykładu, w początkowej fazie kościelnej debaty zwolennicy tej praktyki dowodzili, że Biblia w tej kwestii milczy, czyli ani nie jest za, ani przeciw. Teraz jednak, ponieważ wierzy się, że ordynacja kobiet jest moralnie imperatywna, Biblia ma ją popierać. Biblia nie postrzega się już jako neutralną w kwestii ordynowania kobiet. Teraz Pismo Święte ma zdecydowanie popierać tę praktykę. Zwolennicy ci w przeszłości zgadzali się, że nie istnieją biblijne precedensy przywódczej duchowej służby kobiet jako kapłanki, apostołki czy starszej zboru w czasach biblijnych. Teraz jednak w wyniku prowadzenia przez Ducha Świętego, czy też w wyniku jego progresywnego objawienia, zwolennicy ordynacji głoszą nowe światło, według którego w przeszłości rzeczywiście Biblia opisuje kobiety kapłanki, kobiety apostołki i kobiety starsze zboru. Ponadto, ponieważ pierwotnie wierzono, że Biblia nie jest ani za, ani przeciwko ordynowaniu kobiet, decyzja w tej kwestii musiała być uzależniona od warunków kulturowych i kulturowej gotowości poszczególnych wydziałów. Innymi słowy, ordynacja kobiet miała być uzależniona od lokalnej polityki administracyjnej, jednak sama decyzja wcale nie miała być wiążąca. Obecnie natomiast, ponieważ wierzy się, że ordynacja kobiet jest moralnie imperatywna, wydaje się naturalną konsekwencją, iż prędzej czy później praktyka ta będzie nabierała charakteru wiążącego wobec wszystkich z naciskiem na wdrożenie jej we wszystkich kościołach świata. W świetle nagłośnionej kampanii narzucenia Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego ordynacji kobiet i w świetle zagmatwanych, a czasami nawet wydających się wiarygodnymi argumentami wysuwanymi na poparcie ordynacji kobiet, jest ważne, by zidentyfikować zasadnicze kwestie tu zaangażowane i przekonać się, co Biblia ma na ten temat do powiedzenia. Obecnie następuje koniec części pierwszej. Chciałbym na marginesie tych tutaj wypowiedzi, które przeczytałem, dodać to, że sam zaobserwowałem tą ewolucję poglądów, przede wszystkim ewolucję w samym Church Manual, czyli prawie wewnętrznym. Mam tu przed sobą 2 wydania. Jest to wydanie według amerykańskiego oryginału 15. I tu mam 18, czyli z roku 98 i 2013. Już sama uważna lektura oryginału prawa zborowego
Church Manual, no nie wiadomo dlaczego tak dziwnie się nazywa prawo zborowe, bo oryginał amerykański podaje Church Manual, czyli podręcznik zborowy, jakby powiedzieć instrukcja zborowa. No ale cóż, tłumaczę do trzech biblijnych praw dodali jeszcze czwarte prawo. Tak więc ewolucja dąży do tego, że w pewnym momencie, przypuszczam, że za parę lat, słowo, które jest zapisane, słowa, które są zapisane w rozdziale 6, urzędnicy zboru i ich obowiązki, gdzie podaje się, jakie są urzędy w zborze, kwalifikacje religijne, że już powolutku wykreśla się, już porównując amerykańskie wydanie z polskimi i polskie dwa kolejne wydanie, jak coraz mniej jest powiedziane o kwalifikacji religijnych starszego zboru. Kwalifikacja religijna, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. To słowo mąż jednej żony stoi wręcz kołkiem w gardle osób, które są za ordynacją kobiet, z uwagi na to, że biskup to był lokalny przywódca zboru. I tu nieważne było, że apostoł Paweł to napisał. No apostoł Paweł taki był trochę, jak czytaliśmy, można zrozumieć, że przeciwnicy mówią, no trochę zacofany był. Chrystus był bardziej oświecony. I pewne rzeczy stają się coraz bardziej niewygodne. Musimy na to zwracać uwagę, bo pewien liberalizm, który jest wprowadzony, doprowadzi do tego, do tych gorszących scen, gdzie w kościele udziela się ślubu jednopłciowego. Mężczyzna z mężczyzną otrzymują sakrament małżeński, czy kobieta z kobietą. Jest wielkim pompą, cały kościół klaszcze, jest zachwycony tym, walcząc, że nawet przeczytanie tekstu biblijnego, który potępia takie praktyki, uchodzi za niewskazane i można mieć bardzo poważne konsekwencje, łącznie z nawet konsekwencjami karnymi, z pójściem do więzienia. To oczywiście, to co się dzieje, to jest pierwsza dopiero bitwa. Szatan ma wiele argumentów, ma wiele rzeczy przygotowanych, aby zniszczyć. I zamiast, tak jak mówiłem na początku, zamiast koncentrować nasze myśli na rozwoju duchowym naszym, na ewangelizowaniu, to my koncentrujemy się na walce duchowej, na argumentach, proszę patrzeć, ile teologów jest zaangażowanych. Ci teologowie powinni być zaangażowani w ewangelizację, ratowanie ludzi, a nie angażowanie. Tak? Masz rację, drogi pastorze, polski pastorze, który mówisz, ta nieszczęsna ordynacja kobiet. I apeluję do wszystkich, aby zastanowili się poważnie nad tym zagadnieniem. To nie jest poniżanie kobiet, ale to jest porządek Boży. Tak jak w tej książce jest powiedziane o tym, że struktura organizacyjna Kościoła jest strukturą Bożą. Bóg ustanowił taki porządek. To nie jest jakiś zacofany porządek. Organizacja w swej istocie pochodzi od Boga, opiera się na Bożych zasadach. To były Boże zasady. Szatan atakuje nawet te boskie zasady, które są. Za niedługo umieszczę kolejną
kolejną rozprawę, drugą na temat, będzie tych rozpraw w sumie trzy i jeszcze takim z komentarzem i odpowiedzią na bardzo często zadawane pytania, które są zadawane i na które trzeba jasno odpowiedzieć osobom szukającym bez względu na to, co Pismo Święte mówi. Słowo Boże jest prawdą. Tak więc dziękuję za wysłuchanie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.